Rozmowa Dnia. Dzień dobry, przed mikrofonem Iwona Murawska. A gościem, a gościem porannej rozmowy Dnia jest ksiądz dr Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Decyzji Kieleckiej. Dzień Nowy... dobry i szczęść Boże Państwu. Szczęść Boże, dzień dobry. Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Kielecka Caritas już od wielu lat prowadzi akcję wsparcia dla dzieci. Pomaga im przygotować m.in. wyprawkę szkolną w ramach akcji. Tornister pełen uśmiechu. W tym roku zakupiliście 200 takich plecaków. Tak. Jak, jak pani redaktor zauważyła, od wielu lat ta akcja się przyjęła bardzo dobrze i myślę, że nadal jest. Potrzebna czy niezbędna dla wielu rodzin. Natomiast właśnie odnosząc się do skali czy liczby osób objętych tym wsparciem, zdecydowanie w ubiegłym roku, i w tym roku jeszcze bardziej obserwujemy zmniejszone zainteresowanie tą pomocą. Z czego to wynika? I niewątpliwie wynika to właśnie głównie z rządowego programu 500 dlatego, że ileś rodzin dzięki tym środkom z pomocy rządowej zupełnie lepiej. Sobie radzi finansowo i tych potrzeb już nie zgłaszają. Natomiast, właśnie to chcę podkreślić, że program nie jest zbawienny dla wszystkich, nie załatwia wszystkich problemów. Jest część rodzin, w których właśnie. Rodzin niepełnych czy rodzin wychowujących dzieci dorastające powyżej 18 lat, gdzie właśnie już się nie mieszczą w kryteriach tego programu pomocy, i w tych rodzinach faktycznie sytuacja nadal pozostaje trudna. Przeglądałem ostatnio przynajmniej kilka, może kilkanaście listów próśb, które rodzice kierowali do nas. No i z tego, co piszą, faktycznie sytuacja jest. Bardzo trudna, jeżeli ktoś wykazuje 300-400 zł miesięcznie na osobę, to, to nie trzeba się dziwić, że z tego zaoszczędzić na wyprawkę szkolną nie jest łatwo albo w ogóle niemożliwe. Czy teraz bardziej weryfikujecie te podania, które do Was spływają o różne formy wsparcia? Tak, to znaczy nie wiem, czy bardziej weryfikujemy, bo myśmy starali się zawsze przykładać uwagę do tego, jaka jest kondycja rodziny. Przy czym właśnie w, w poprzednich okresach na przykład różnicowaliśmy to w ten sposób, że rodziny trochę lepiej sytuowane otrzymywały tę wyprawkę pomniejszoną, czy jeżeli było troje dzieci, to na jedno, dwoje otrzymywali wyprawkę. Natomiast w tej, w tej chwili raczej staramy, się wyselekcjonować, tak jak wspomniałem, te rodziny o niskich dochodach, o trudnej sytuacji materialnej. No i raczej będzie nas stać, sądzę, żeby tym, którzy przedstawiają te realne, zweryfikowane potrzeby, żeby im pomóc na miarę oczekiwań. Kielecka Caritas zakupiła, tak jak mówiłam, 200 plecaków, ale te plecaki trzeba wyposażyć. Czy oczekujecie, oczekujecie jeszcze na osoby, na darczyńców, którzy właśnie zakupią różne przybory szkolne? Tak jeszcze do końca tego tygodnia zbieramy te przybory szkolne i muszę przyznać, że na przykład prawdopodobnie dzięki państwu w efekcie pewnych nowych informacji przypominających o programie jeszcze wczoraj było kilka telefonów do biura, gdzie ludzie dopytywali albo co kupić, albo gdzie przynieść to co zakupili. Więc zainteresowanie nadal jest, mam nadzieję, że i po dzisiejszej audycji jeszcze co niektórzy się na to zdecydują, więc przynajmniej Najmniej do końca tygodnia, jak najbardziej oczekujemy na te wyprawki, bo jeszcze to, czym dysponujemy, na pewno nie wystarczy w stosunku do zaplanowanych potrzeb. Kolejna akcja wsparcia dla dzieci to program Skrzydła. Z kolei w jego ramach każdy może fundować dziecku, dzieciom, stypendium. To też jest program wieloletni, myślę, że już przynajmniej około 10 lat realizowany przez Caritas, i tu również zauważamy zmniejszone czy, czy zmodyfikowane zainteresowanie tym programem. Natomiast, tak jak pani redaktor zauważyła, jest to program trochę inaczej ukierunkowany, bo właściwie funkcjonuje przez 10 miesięcy roku szkolnego. Stypendia są w granicach 140-180 zł i są to środki przeznaczone przede wszystkim na pomoce dydaktyczne, na wycieczki czy jakieś korepetycje różnego rodzaju wydatki związane z nauką. Czasem również zgadzamy się, żeby z tych środków zakupić niezbędne ubranie na zimę czy coś takiego, aczkolwiek wielu darczyńców zastrzegało, że bardziej zależy im na tym, co bezpośrednio wiąże się z uczęszczaniem do szkoły czy pobieraniem nauki. No i właśnie w ten sposób również właśnie te rodziny, które mają trudną sytuację materialną, jedno czy nawet wyjątkowo dwoje dzieci z rodziny z takiego stypendium może skorzystać niektóre dzieci korzystają nawet kilka lat pod rząd czy także i w tym przypadku czekacie jeszcze na osoby, na darczyńców, którzy ufundują stypendia? No powiem, że w tym przypadku czekamy na tych darczyńców cały czas. Część stypendiów, około 80 kilka dzieci obejmujemy tym wsparciem w wymiarze roku szkolnego. Część stypendiów jest fundowana przez, można powiedzieć, dużych grantodawców. Kiedyś Fundacja Carrefour, pamiętam, że spory grant przyznała, czy inne fundacje. Te korporacyjne, ale też jest taki, powiedzmy, moduł tego programu pod nazwą Skarbonka Skrzydeł, czyli takie drobne kwoty, które zbierają się dopiero na ufundowanie jednego stypendium. No a 40% może tych środków przeznaczonych na stypendia, darczyńcy wpłacają bezpośrednio nam i to w wielu przypadkach z takim bezpośrednim przełożeniem na konkretne Dziecko, nawet się zdarza, że darczyńcy sami zgłaszają, że takie czy inne dziecko chcieliby objąć tym wsparciem, ale nie przekazując z ręki do ręki, tylko za pośrednictwem Caritas, bo wtedy my bierzemy na siebie też obowiązek weryfikacji, jakiegoś sprawdzenia, czy te pieniądze celowo zostały wydane, czy właśnie ta celowość zapisana w programie jest zachowana. Tak więc na darczyńców czekamy cały czas, bo zdarza się też nieraz, właśnie na przykład, Ostatnio miałem informację, że jeden czy nawet dwóch darczyńców w tym miesiącu zmarło, no i będziemy w to miejsce starali się pozyskać nowych, żeby dzieci dalej były objęte pomocą. Czy wpływ programu Rodzina 500 Plus widzicie również w innych Waszych akcjach pomocowych, że już nie potrzeba aż tak wielkiej skali pomocy osobom ubogim? Pani redaktor, zdecydowanie tak. Na przykład to było widać już też w paczkach świątecznych czy w innych y, sytuacjach, tak zwanej pomocy doraźnej, bo tutaj najczęściej właśnie pojawiały się osoby z prośbą o zapłacenie zaległych rachunków za energię elektryczną, gaz, coś takiego, y, czy z, z prośbą o pomoc pomoc na leki, na, na szereg innych wydatków. No i właśnie wtedy rodziny wielodzietne wykazywały zazwyczaj tę najtrudniejszą sytuację materialną. Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że rodziny wielodzietne są w średniej sytuacji materialnej. Znacznie gorsza sytuacja jest w odniesieniu do samotnych emerytów, rencistów, bo ci mają przychody rzędu 600, 800 do 1000 zł. Jeżeli trzeba z tego utrzymać mieszkanie, kupić leki, coś jeszcze, to to Faktycznie robi dość trudną sytuację. No i różne zdarzenia losowe, no tych nigdy nie, nie unikniemy, i czasem nawet ktoś, kto do niedawna poprawnie funkcjonował, radził sobie, nieraz wiele osób podkreśla, że nigdy do tej pory nie korzystali, ale teraz się wydarzyło coś, co ich zmusza. A więc różnica, czy jakieś takie spolaryzowanie tej pomocy doraźnej widzimy wyraźnie, niemniej jednak ona nadal jest potrzebna i to bardzo odpada nam to. Trochę segment rodzin wielodzietnych, gdzie jeżeli troje, czworo dzieci otrzymuje ten dodatek 500 zł na miesiąc, to już tak jak powiedziałem, daje im przyzwoitą sytuację bytową. Kielecka Karita włączyła się również w pomoc rodzinom poszkodowanym z północnych regionów polskich, poszkodowanych podczas nawałnic i wichur. Wam widać, na Kadzielni w sobotę, w minioną sobotę, podczas koncertu Gwiazdy Letniego Nieba, wolontariusze Kieleckiej Caritas zebrali 10 tysięcy złotych do puszek, ale... Cały czas można pomagać. Jak najbardziej. To była taka, można powiedzieć, trochę spontaniczna akcja. Ja byłem zakłopotany, jak pani poseł Krupka zadzwoniła w przeddzień, prosząc, żebyśmy właśnie w czasie koncertu tę zbiórkę zorganizowali. No ale szczęśliwie udało się wszystkie sprawy formalne, techniczne uzgodnić na czas. I ośmiu wolontariuszy, którzy w czasie koncertu z puszkami krążyli między słuchaczami, zebrało, jak pani redaktor zauważyła, nieco ponad 10 tysięcy zł. Natomiast już w komunikacie, dziękując za te zebrane ofiary, zachęcaliśmy, żeby wpłacać też na konto, bo ta ofiara do puszek, czy to właśnie na koncercie, czy w parafiach, bo już część parafii organizowało tę zbiórkę w minioną niedzielę. Wiem, że kolejne parafie w najbliższą niedzielę zbiórkę będą organizowały. To jest taki, czasem się mówi, wdowi grosz, czy taki drobny grosz, który zbierany razem, jak widać, tworzy dość pokaźną czy odczuwalną skalę pomocy. Natomiast zachęcamy też gorąco, żeby na przykład wpłacać darowizny na konto, które można będzie sobie odliczyć od podstawy opodatkowania, więc tym samym obciążenie dla darczyńcy będzie mniejsze można również pomagać wysyłając cały, wysyłając cały czas smsy pod numer 72052. Tak, koszt takiego jednego smsu to 2 46 zł. Bardzo serdecznie księdzu dziękuję. Przypomnę, że państwie naszym gościem był dziś ksiądz dr Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Edycyzji Kieleckiej, a za uwagę dziękuję również Iwona Murawska. Dziękuję bardzo i zapraszam do dalszej współpracy z Caritas. Radio